Witam Cię serdecznie, z tej strony Marcin. Kolejny cykl zadań z cyklu darmowych korepetycji. Tym razem jakaś osoba przysłała mi 6 zadań z książki Teraz matura z poziomu rozszerzonego. To jest ta książka, Sklonimy tpi. I prosił mnie o to, żebym mu rozwiązał właśnie 6 zadań tam zestawu C z tej planimetrii. Popatrzyłem najpierw na te zadania, wydawały mi się, no faktycznie nie są takie easy, łatwe i proste, ale jak je zacząłem rozwiązywać, to się okazało, że no, w większości zadań to praktycznie twierdzenie kosinusów i plus coś jeszcze trzeba było dorzucić i praktycznie zadania poszły zrobione, więc głównie będziemy się tu skupiać a na twierdzeniu kosinusów praktycznie w każdym tym zadaniu albo jakichś takich podstawowych informacjach. Dobra, najpierw mamy zadanie pierwsze. Tutaj z racji tego, że są osoby, które go nie będą umiały w ogóle zrobić z prostej przyczyny, jeżeli nie będą znały informacji na temat siecznych. Teraz tak, zobaczmy co to za zadanie. Dane są trójkąty ABC i prosta K, która jest styczna, co jest bardzo ważne, w punkcie A do okręgu opisanego na tym naszym trójkącie. Prosta BC przecina prostą K w punkcie P, tak, czyli tu. Długość odcinków AC, BC i PB zostały podane na rysunku, czyli PB to jest 17, BC to jest 9, a CA to jest 12. Oblicz długość odcinka AB, tak? Czyli tą długość tego odcinka naszego musimy sobie wyliczyć. No i później zakoduj cyfry jedności, bla, bla, bla. Gdybym miał ten kąt przy wierzchołku C, to mógłbym to spokojnie wyliczyć stwierdzenia kosinusu. Zgadza się? Dokładnie. W jaki sposób mogę wyliczyć ten kąt? No, mam tą długość boku i mam tą długość boku. Gdybym miał jeszcze odcinek PA, czyli to nasze, nazwijmy nawet ten cały odcinek, niech to będzie jakiś tam K odcinek, czy też PA, obojętne. Gdybym miał ten odcinek, to stwierdzenia kosinusu wyliczam sobie tutaj kosinus tego kąta. No i wtedy w trójkącie ABC jeszcze raz go będziemy stosować i wyliczymy sobie tego X. Pytanie, jak wyliczyć to K? W sensie tą długość odcinka PA. I tu jest właśnie po to, narysowałem tutaj te kółka z siecznymi, tak? Bo tu są sieczne, dwie proste. Będziemy korzystać z stwierdzenia, które w tych tablicach znajdziecie na 91 stronie, jeżeli je macie, bo uważam, że są chyba najlepsze, albo jedne z najlepszych tablic, jakie ja widziałem i jakich używałem do matury. O co tu chodzi? Ogólnie rzecz biorąc, będziemy korzystać z następującej informacji, że jeżeli to jest odcinek X, a to jest odcinek Y, to jest odcinek Z, a to jest odcinek T, to możemy skorzystać ze wzoru, że Y razy X plus Y równa się Z, T razy T plus Z. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli pomnożymy sobie Y razy ten cały odcinek, czyli od punktu P do pierwszego przecięcia się z okręgiem i od punktu P do drugiego, czyli Y razy X plus Y równa się T razy T plus Z. OK? Czyli to jest tak samo. O ile to oczywiście są jakieś tam sieczne i przecinają się w punkcie P. I to jest jedno, to jest takie twierdzenie, mówię, na 91 stronie jest to twierdzenie. Ale to twierdzenie musimy troszkę zmodyfikować. O co mi chodzi? No bo tutaj w naszym zadaniu jest faktycznie jedna sieczna, która przechodzi przez punkty B i C, ale tutaj jest styczna. I to trzeba troszkę zmodyfikować. Ja to napiszę tak. Tu jest PA, czyli odcinek zamiast T oraz ZT można po prostu napisać, skoro to i tak jest jeden odcinek odtąd dotąd, to jest po prostu T kwadrat. OK? Czyli piszemy, że T kwadrat równa się, no, ten nasz Y razy, tu jest nasz X, czyli Y razy X plus Y. OK? I z tego będziemy sobie korzystać. Zamiast T oczywiście będziemy mieć, no już napiszę, że to PA to jest po prostu długość odcinka jakiegoś tam K. Y to będzie oczywiście 17, a X plus Y to będzie 17 plus 9, czyli 26, ok? I od tego będziemy zaczynać, żeby wyliczyć właśnie długość tego odcinka PA. Dobra, to teraz pozwólcie, że ja sobie to cofnę, bo jak coś zawsze musicie wrócić i wytłumaczyć, jeszcze raz usłyszeć, jak ja to tłumaczę wszystko. I jest po prostu szybciej. Dobra.
No to lecimy. Czyli co powiedzieliśmy? Że to PA, czy to będzie K kwadrat. I to będzie równe 17. Razy 17 plus 9 to jest 26. Tak? 17 plus 9, 26. No to wychodzi nam z tego, że nasze K kwadrat równa się 442. Bo 17 razy 25 to jest 442. I to sobie na razie zostawię jako taką informację. K oczywiście to jest pierwiastek 442, który może tam gdzieś się nawet jakoś rozbija. Jakieś tam części. A może nie, nie wiem. Zostawmy na razie, że K kwadrat równa się 442, bo wystarczy nam informacja o K kwadrat. Dobrze. No to teraz będziemy chcieli wykorzystać stwierdzenie kosinusów i policzyć sobie tutaj ten kącik, nazwijmy to alfa przy C. No to korzystając z stwierdzenia kosinusów mamy, że nasze K kwadrat to jest ten bok do kwadratu, czyli 26 kwadrat plus ten bok do kwadratu 12 kwadrat minus 2 razy 26 razy 12 i razy kosinus naszego kąta alfa. Pozwólcie, że ja sobie jeszcze coś sprawdzę w tablicach a propos tego twierdzenia kosinusów, czy tam jest dwójka. To jest ta i ta. Dobra, jest ok. Tak? No to co? Możemy sobie tego naszego kosinusa kąta alfa spokojnie wyliczyć. Czyli mamy tak. No k kwadrat to jest 442. 26 do kwadratu, ojej, 26 do kwadratu to jest 576. 12 do kwadratu to jest 144 minus 52 razy 12 to jest 520 i 104, czyli 624 naszych kosinusów. Tak? Dobra. Mam nadzieję, że się nie pomylę, bo to by była lipa. 442 równa się, tu będzie 80 i 20, to na końcu będzie 20. I 100, 820 minus 624 to jest tego kosinusa, kosinus alfa. Czyli pozwólcie, że tego kosinusa alfa sobie przeniosę na lewą stronę razem z tym 624, a to 442 przeniosę na prawą stronę, czyli będzie 820 minus 442, czyli to 624 kosinusów alfa równa się, ojejo, 378 i podzielimy przez 624, czyli ostatecznie nasz kosinus alfa to jest 378 624, to się chyba jeszcze nawet jakoś skraca ładnie. Tu przez 2 i tu przez 2 tylko. Dobra, zostawmy na razie tyle, ok? Bo mówię, nie robiłem tego zdania wcześniej, w sensie nie obliczałem go do końca, tylko analizowałem, jak je zrobić. Załóżmy ten kosinus jest tyle. Ok, no i teraz dokładnie to samo robimy, tylko tym razem robimy to w trójkącie. W trójkącie ABC, tak? Czyli znowu stosujemy twierdzenie kosinusów. Czyli piszemy, że x kwadrat równa się 9 do kwadratu plus 12 do kwadratu minus 2 razy 9 razy 12 razy no kosinus naszego kąta alfa, tak? Ok. No to liczymy. X kwadrat równa się 9 do kwadratu to jest 81. 12 do kwadratu to jest 144. 24 razy 9. 216. Sorry. No i kosinus to jest 378,624. Masakra. X kwadrat równa się 81 plus 144 to jest 225 minus. Czy tu coś się ładnie skróci?
No na pewno można to skrócić przez 4, a nawet przez 8. Może przez 16, nie? Dobra. Przez 4 to będzie 54. Tu przez 4 to będzie 156, 156. No to tu można jeszcze 27 i tu można jeszcze... a wróć, czekaj. Nie przez... Bo to będzie można przez 6 i to też chyba można przez 6, nie? 120 i 36, tak. Czyli jeżeli to skrócimy sobie przez 6, to będzie 26. A jeżeli to skrócimy sobie przez 6, to będzie 9. No to możemy skrócić przez 2, to będzie 13. To możemy skrócić przez 2, to będzie 100, 190 bez 1, 189. 130, 30, 169. Jakby wyszło, to by było ładnie. Dobra, nieważne. X kwadrat minus 9 razy 189 trzynastych. Sorry, nie będę tego liczył, a możliwe, że ja się gdzieś pomyliłem. Nie jestem pewien, czy się pomyliłem. Możliwe, że gdzieś się tu pomyliłem. No ale w ten sposób mamy x kwadrat, tak? Zakoduj cyfrę jedności, dwie pierwsze cyfry po przecinku zdjęcia dziesiętnego otrzymanego w wyniku. No to trzeba wymnożyć. Tu wychodzi jakaś liczba. No zresztą, wymnożę wam to, bo to w takim razie jeszcze raz. 225 przepiszę. 9 razy 183, 189 podzielić na 13, około 130. 130,85. To znaczy, że x kwadrat równa się 225 minus 130, oj, sorry, 130,85, czyli to jest równe 94,15. Teraz trzeba to oczywiście spierwiastkować, czyli x równa się 94,15 równa się 9,70390. Czyli co? Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku do zdjęcia dziesiętnego. No to 970. 970 trzeba tu wpisać. 970. I to kończy zadanie. I jednak dobrze to zrobiłem, bo pamiętam ten wynik, że wychodzi właśnie 970. Więc tu jest wszystko ok. Co w tym zadaniu było najtrudniejsze? No jeżeli nie znacie tego twierdzenia o tych siecznych, to nie ruszycie tego zadania. Sam próbowałem bez tego twierdzenia i jest, nie umiem go zrobić. Znaczy może jakbym siedział dłużej, to jakoś bym wykombinował, ale bez tego twierdzenia o tych siecznych jest bardzo ciężko, zwłaszcza, że trzeba troszkę zmodyfikować. No a później twierdzenie kosinusa i wychodzi, więc trudne, ale do zrobienia. Dobra, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz to w komentarzach pod spodem, a póki co dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań. Na razie!